Młodzież chce studiować pielęgniarstwo. Na uczelnie pielęgniarskie, na wydziały pielęgniarskie jest o wiele więcej chętnych niż miejsc. To jest bardzo pozytywne. Następna sprawa to jest to, że młodzież chciałaby pracować w Polsce, niekoniecznie emigrować. I taki pierwszy zwiastun już mamy, bo w tym roku zmniejszyła się liczba pobieranych zaświadczeń z okręgowych izb kwalifikacyjnych do wyjazdu pielęgniarek położnych za granicę. Być może już wpłynęło na tą fakt zmniejszenia liczby to 4 razy 400 ta podwyżka. Być może to jest taka jaskółka, ale oczywiście, tak jak mówię, brakuje nam takiej kompleksowej strategii dla pielęgniarstwa. W Polsce, w Europie całej, na świecie są to zawody deficytowe, brakuje ogromna liczba pielęgniarek, braki są niesamowite, w związku z tym bardziej potrzebny jest prawidłowy, dobry pomysł dla pielęgniarstwa. Jak powinna wyglądać strategia? Przede wszystkim wytyczenie ścieżki awansu i rozwoju zawodowego, w tym oczywiście finansowego. Ja zawsze przypominam czasy pana Kuronia Mazowieckiego, kiedy to pielęgniarki nie zarabiały mniej niż 103% średniej krajowej, bo jeżeli było mniej, to myśmy indeksację otrzymywali, czyli wyrównanie. Lekarze wtedy, pamiętam, mieli nie mniej niż 107% średniej krajowej. No chcielibyśmy, żeby pielęgniarka w Polsce mogła zarabiać średnią krajową. Jeszcze i do tej średniej krajowej daleko. To jest ten pierwszy finansowy bodziec. Drugi to są warunki pracy. Pielęgniarka nie powinna mieć więcej do opieki w oddziałach szpitalnych niż 5-7 pacjentów. A w tej chwili zdarza się, że na oddziale 40-łóżkowym jest ich dwie, a czasem jedna. I to są właśnie te trudne warunki pracy. Nie jest w stanie profesjonalnie świadczyć opiekę, jeżeli ma 20 czy 40 pacjentów do opieki na dyżurze. I tu musimy właśnie zadziałać, żeby pielęgniarek w szpitalach było więcej. Młodych pielęgniarek, oczywiście panów też, bo panów też mamy.